Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami 11 odcinek z Manor Lords. No, moi drodzy, dzieje się całkiem sporo. Piękne, kinowe, filmowe wejście, naprawdę rewelacja. Bardzo mi się to podoba, dlatego chciałem właśnie ten odcinek w ten oto sposób zacząć. Jeśli chodzi, moi drodzy, o Yukenlandię, no to ona będzie jakoś tam dalej się rozwijała, żeby po prostu była taką fabryką wszystkiego. Tutaj troszkę drewna wyrąbaliśmy, więc myślę, że pójdą domy, ale jeszcze mocno się zastanowię, czy te sady aż tak do końca. Chyba nie. Chyba tutaj jakoś drogę zrobimy. Zobaczymy, jak te sady puścimy. Nie chcemy tutaj też, słuchajcie, na siłę ludzi upychać. Kopalnia głęboka, jak widzicie, działa, więc jest wszystko gites. Tutaj wszędzie mamy na full ludzi, ja sobie czasami ich przenoszę. Jedyny problem, jeśli można powiedzieć o Yukenland, jeśli można nazwać to problemem, to jest ten opał, który jest taki dość średni. Będziemy pozbywali się tych pól. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, bo dziś chcemy się mocniej, słuchajcie, skupić na szneli i tu zrobić parę przebudówki. Już mamy pola, które jakoś zaczęły funkcjonować i chciałbym z tymi polami właśnie dalej pójść, ale mam pewną rozkminę i tak się zastanawiam, czy tylko tu zrobimy pola i jakby gotowe surowce w postaci jęczmienia, lnu, czy też później zboża będziemy dostarczali do Yukenlandii, czy odbudować ten wiatrak. Tu jeszcze się nie zdecydowałem. Pomysł mam taki, że tu trzeba przebudować. To bym chciał jakoś jednak puścić prosto, także kościół będzie jednak do przesunięcia, ale myślę, że go tutaj na granicy puścimy i zastanowię się, czy w tym momencie na drugiej stronie nie zrobić drugiego kościoła, bo nie jest powiedziane, że w jednej miejscowości nie może być dwóch kościołów. Tak się zastanawiam. Skoro dla nich to takie ważne, to niech mają. Tutaj jak tradycyjnie sobie, słuchajcie, rąbiemy drewno, bo chciałem tu zrobić pola, a tuż przy granicy chcę zrobić domy, żeby tutaj jednak no troszkę w tej szneli mieszkańców musimy, słuchajcie, mieć. I tak czy siak jak najszybciej muszę jakieś domy postawić. To jest największy, można powiedzieć, w tej chwili problem, że czym prędzej, tym lepiej. Muszę postawić jakieś chałupy tutaj im, żeby... Dobra, jakoś to funkcjonowało. Tak do tych jagód tutaj, no tutaj nawet trochę chyba troszeczkę daleko zeszliśmy. Musimy zobaczyć, jak to tu teraz funkcjonuje. Mamy, słuchajcie, chatę drwala, ale ją troszeczkę sobie chyba przeniesiemy, żebyśmy czasem jagód nie popsuli. Chociaż aż bym przetestował, czy tutaj wtedy coś by się przesunęło. Natomiast taki był plan, żeby tutaj się przekopać, przerąbać. To wiecie co? Tak się zastanawiam, czy tutaj tak parę chałupek nie postawić. Ale to musimy jakiś schemat sobie narysować, linię według... Szkoda, że są te linie pom... O, teraz są lepiej widoczne. Tu bym musiał sobie chyba zaznaczyć drogą tą linię. Tutaj w ogóle mamy tą stację karawan, tak już na pograniczu troszeczkę. Kurczę, tutaj będzie do zburzenia ten duży skład, ten duży spichlerz, bo jeśli tu bym chciał postawić kościół, chociaż może i nie. Może i dałoby radę nie, ale na pewno kościół będzie trzeba zburzyć. Czyli niepotrzebnie go tu, słuchajcie, jednak... No niepotrzebnie go tu budowałem, nie? Totalnie niepotrzebnie, totalnie nie przemyślałem tego, no ale koncepcje, słuchajcie, z czasem się zmieniają, także zróbmy machnią takie, że porozbieramy na pauzie te wszystkie drogi. I rzadko kiedy, słuchajcie, działam na pauzie. Zazwyczaj to jednak tej pauzy nie używam, ale tym razem sobie na to pozwolimy. Dobra, to zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No tutaj ten targ też tak jakoś krzywo idzie. No nie chciałbym za bardzo zjeżdżać, ale jak już to tak zjechaliśmy, no to już nie mamy wyjścia. Musimy tak to dociągnąć, jak było. Okej. W sumie tak na upartego, to my tej pauzy aż takiej nie potrzebujemy, ale tu parę domków też będzie trzeba postawić, bo tu widzę, że w szneli to też tak średnio. No i dobrze, i czekajcie teraz, a bo my tu mamy jeszcze za dużo tych wszystkich. Kurde, ile my tu mamy dróg różnych, dziwnych, nieskoordynowanych. Dobra, najpierw to tutaj wiem, że na pewno ta jest na granicy, więc to nam coś mówi. Ale mimo wszystko, no załóżmy, że ta granica będzie tak traktowana. Okej. To tutaj tak dotąd jest droga. Ona będzie
jako wyznacznik. No to tu od biedy jakieś tam domki by można w tą stronę puścić przy granicy. Takie zaokrąglone. To może być tak fajnie zrobione, wiecie, te domki będą tak się zaokrąglały, a tutaj już będą pola. No jest to jakaś opcja, dobrze, dobrze, nie powiem. Tutaj jest ta górka fajna i tak mi jej trochę szkoda, żeby tutaj... No ale kurczę, no... Czekajcie. Może tak? A kto powiedział? A no tak, w sumie na końcówce chciałem ten kościół jednak dać, no. Dobra, no nie jest to jakoś super ładne. A zresztą kto powiedział, że średniowiecze były drogi proste? Ja to tak dużo rzeczy, słuchajcie, w kwadratach robię, a tutaj może trzeba inaczej. No to słuchajcie, to w tym momencie, jeżeli tu mamy to już zaznaczone, to nawet ten kościół by mógł sobie tutaj przylegać. Kto powiedział, że na końcówce? Zresztą, dobra, może wejdźmy inaczej. Przejdźmy do Jukenlandii. Bo tutaj też byśmy chcieli im ten kościół drugi wybudować. Na razie to połączymy, niech sobie będzie to na razie połączone. Po co, nie pytajcie mnie, nie wiem, nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem. Ale no po coś to robimy. No to nie, właśnie może być tak fajnie, troszkę tak z zakrętasami. Chociaż w sumie jakby to jeszcze bardziej ukręcić, teraz tak myślę. Czekajcie, bo może ten kościół mógłby tu gdzieś stać, a tutaj... Czekajcie, czekajcie, ja to zaraz coś wymyślę. Takie rondo zrobimy średniowieczne, widzowie. Taki jest pomysł, wiecie? Zrobimy średniowieczne rondo. Tylko żebyśmy wiedzieli, jak to rondo ma wyglądać. Znaczy tak, ta droga tu niekoniecznie będzie później potrzebna, więc może od razu się jej pozbądźmy. Ta też niekoniecznie. A to nie, to jeszcze zobaczymy. No to ten kościół by może tutaj jakoś tak wstawić. Jest górka. Jakby tak sobie tu stał. No bo tutaj by było najlepiej, na pewno, na wejściu do miasta. Tylko teraz pytanie, on jest taki dość, kurde, duży niestety. No właśnie, jest duży. No musiałby być tak postawiony. Dziwnie, dziwnie to w ogóle jest, jak widzicie, kurczę. Ten płot mi no nie pasuje. No mówię, no przeszkadza mi ten kościół, bo tylko tu miejsce zajmuje. No oni muszą mieć, no to co zrobisz? No co zrobisz, jak się uparli, że chcą? No dobra, no to słuchajcie. No to w takim razie... I tak mamy zaznaczone. To zróbmy to jeszcze inaczej. Mam tajny, misterny plan. Jeżeli tu jesteśmy już... A może to będzie tak działało właśnie. Słuchajcie, kto powiedział, że nie? Dobra, podprowadźmy sobie tę drogę tak kawałek. Tę drogę też sobie kawałek podprowadźmy. O, wiem, co zrobimy. Ta jedna droga niech idzie na wprost, bo tej nie będzie tam. To niech ona idzie tak. Okej, okay, a ta pójdzie bardziej tam. No czyli tu mamy miejsce na kościoły. Z jednej strony w Jukenlandii zbudujemy sobie kościół numer 2. No. No dobra, może być i tak, no chociaż... Dobra, niech będzie, że tak. Będzie to pociesznie. I tu z drugiej strony tak samo, tylko tu widzę, że troszeczkę za daleko lecieliśmy z tym. I tu z kolei w Sznelli też zbudujemy kościół. Też będzie na górce. No, tylko wolałbym w drugą stronę go. O, to. Tylko że jakby tak czy siak on mi się nie wybuduje chyba, tak jakbym sobie tego życzył. No ale dobra, mniejsza o to. Kichać to. Kichać to, nieważne. Dobra. To może odpauzujmy grę, zobaczymy, czy się coś tutaj popsuło, czy nie. No to spoczko. To wtedy to może sobie jak najbardziej iść tu. No i wtedy ta... droga może sobie iść tu. Dobra, coś tam zrobiliśmy. Nie wiem po co mi w Jukenlandii drugi kościół, nie pytajcie mnie, nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem. I teraz opcja by byłaby taka, że to byśmy... połączyli, a tutaj by sobie szła prosto do... Dobra, tak może być. O, no i tu parę domów można wtedy jeszcze
postawić. Dobra, coś tam zrobiliśmy, moi drodzy, bo tu trzeba szybko mieszkańców. A, tylko nie ma komu budować, widzicie, bo ja ich na pola dałem. Sytuacja troszkę podbramkowa. Zobaczmy, czy... O, proszę. Jagód i tak nie ma, no to trudno. Z chaty zbieraczy trzeba... Wyzbierali wszystkie jagody. Coś czuję, że za wcześnie ich chyba... moi drodzy, dałem, jak rosły te jagody i nie zdążyły tak urosnąć. Bo póki co, no nie mam takiej możliwości, żeby mi jagody... Dobra, to tutaj mamy 6, to niech, żeby tutaj było, będzie bardzo wysoki. Tutaj też bardzo wysoki. Ciekawe, co to będzie, jak będą dwa kościoły koło siebie z dwóch miejscowości. I teraz tutaj mogą sobie jak najbardziej przy tej drodze być te spichlerze. To jakby tutaj nie, wiecie, jeść nie woła, nie ma tragedii. No i można jakoś z domami pomyśleć. Czy tu bym domy budował? No, powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, tylko ta droga też tak średnio potrzebna w tym momencie, ale są stacje karawan, to niech sobie będzie. Widzicie, tutaj drzewka nam już rosną ładnie. No tu mamy te nowe, więc jeszcze nie. Tutaj w ogóle jakieś drzewo się nie zburzyło. Szkoda, ale z drugiej strony przy tej chacie całkiem fajnie ono wygląda. Ja tak wiecie, nie musimy wszędzie drzew na chama wycinać. No i tu bym się zastanowił oczywiście, jak jeszcze te Wiukenlandii posadzić, żeby też trochę tych jabłek było, aczkolwiek jabłek to my, słuchajcie, z jedzenia mamy 2,5 tysiąca, warzyw też 2,5 tysiąca, jedynie mniej chleba, jaj też mamy sporo, miód sprowadzamy, bo z miodem mi tu nie trybi, jedynie jagód brakuje, no ale z jagodami nic w Wiukenlandii nie zrobimy, coś słabo rosną te jagody, także z jagodami nic nie zrobimy. Czas byłoby, słuchajcie, moi drodzy, wziąć się w ogóle za przebudowanie posiadłości, bo ja ją chciałem przesunąć, tylko jak ja ją tu chciałem przesunąć? Aha, tu przy granicy, żeby tutaj były te dostrzelania. No wiecie co, nie byłoby to aż takie głupie, tylko czekajcie, jak to się obracało, tutaj gdzieś trzeba było kliknąć. A, coś mi nie idzie z tym obracaniem, to tutaj trzeba, o tak, dobra. To zróbmy tą wieżę tak, dajmy ją bliżej. Teraz ta, w którą stronę jest? Też jest w tę stronę, okej. Okay. Kurde, nie mogę, słuchajcie, nigdy trafić z tym obracaniem. Chyba tak. No bo wróg, jeżeli miałby przyjść, to by przyszedł z tej strony. To szczególnie tutaj muszą te wieże stać. Ta nie wiem, czy jest potrzebna w tej sytuacji. Ta jest całkiem okej, bo tam jeszcze jakaś jedna się kryje w drzewach. Kurde, ile tych wież, widzowie, co ja tu porobiłem mądrego? Jest wieża na wieży. Nie wiem, czy to jest nam tyle wież potrzebnych, no chyba nie bardzo, nie? Kurcze, dajcie znać w komentarzach, czy my tyle wież tu potrzebujemy. Znaczy, może i się tu jeszcze jakaś stoi, kurde, ludzie, co ja tu narobiłem? Tu jeszcze jakaś wieża. Aż, słuchajcie, nie widać ich, powiem wam szczerze, że w tym... A, tu jest źle ustawiona, trzeba ją obrócić. Aż w tym lesie, słuchajcie, tych wież tak nie widać. To może tak powinniśmy, to by było bardziej przy granicy. O! I to byśmy mieli wtedy identycznie. Tu... A nie, bo to już jest poza czerwonym. To poza czerwonym to nie, to ja bym... O, do granicy czerwonego, tak zróbmy. Będzie, myślę, że lepiej. Gdzie była kolejna? Tu była kolejna. Już pewnie trochę do obrócenia. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sumie musiałbym, słuchajcie, drzewo wyrąbać. Te wszystkie, żeby tutaj móc coś podziałać. No, ale może to nie jest taki głupi pomysł. O, tutaj. Tutaj, no to tą. Wtedy, no bo mówię, wróg to może przyjść na przykład z tej strony, no to tu jeszcze jedna może sobie stać wieża, czemu by nie? No nie wiem, może spróbujmy to. Spróbujmy to zbudować, przenieść zawsze można. No to ja wtedy posiadłość, słuchajcie, o, tutaj będę miał jeszcze jedną wieżę do obrony, a posiadłość mogę mieć tu i tu akurat mam drogę. To mi tak odpowiada. Ale czy nie zbudowałbym sobie jeszcze jakieś wieżyczki tutaj, jakby ktoś miał mi tutaj przyjść, mnie najść? No ale to tu bym mógł, nie? Tą wieżyczkę jakąś zbudować zasadniczo. Dobra, budujemy. Zobaczmy, co to się stanie, słuchajcie. Co to się stanie.
Ale na pewno tam, gdzie są te wieże, żeby one dobrze strzelały, trzeba teraz dość sensownie. Oj, to już za duży zasięg, jak widzę, mamy. Za duże zasięgi to już ma. Dobra, to spróbujmy tu wyrąbać drzewo. Tartak funkcjonuje. Chwilowo nie, ale z drugiej strony drewna mamy dużo. Także tutaj jest obóz drwali. Tutaj mamy jakieś chaty i też ten mielerz. Będę musiał, słuchajcie, z tymi mielerzami jeszcze pomyśleć, żeby ten opał gdzieś skombinować. Tyle, co wam powiem, to będę musiał pomyśleć. Dobra, może na chwilę sobie czas przyspieszmy. Coś będę musiał, słuchajcie, pomyśleć, jakiś taki kącik zrobić, gdzie będą produkowali. I teraz tak, tutaj mam w planie te tutaj oczywiście taką wyspę z drzew, można powiedzieć, zostawić. Obudować ją, bym wręcz powiedział, domami. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tutaj budujemy sobie ten kościół, czyli będzie na jednej końcówce kościół, na drugiej końcówce, spoko. Kościół tutaj obudujemy też jakoś domami. Jeszcze nie wiem jak, ale to się dowiem. No i kurczę, kusi mnie, żeby tych pól się tu pozbyć. No na razie one coś nie coś tam dają. No widzicie, 29%, no to już się nie opłaca, chociaż żeby te 30 było. Także tutaj w ogóle żyzność jest żenująca, ale jak widzicie, coś tam tego żyta zbierają. No już powyżej 30% jest spoko, nie? No 20 tam parę, no to już mi się nie opłaca. Znaczy nie chce mi się, no widzicie, 1%. Jęczmienia to już w ogóle się nie opłaca. Także tutaj owieczki sobie na razie biegają i zrobiliśmy z tego po prostu pastwisko. Zobaczymy, co zrobimy z tą częścią, bo mówię, tutaj w Jukenlandii raczej pól bym nie chciał, gospodarstw bym raczej też nie chciał. Co chwilę mamy, słuchajcie, jakieś problemy na zasadzie, że jest spiżarnia pełna. No, o, widzicie, tutaj już nie potrzebujemy tylu zbieraczy, bo jagód już praktycznie nie ma, także ich wszystkich do roboty wyślemy. Po jednym symbolicznie zostawimy. Spichlerzy nabudowałem dużo, żeby... W ogóle, słuchajcie, problem był przez jakiś czas, no mamy 64 piwa i jest ok, ale powiem wam, żeby rozwiązać ten problem, to może tak. Tutaj na razie dajmy tych drwali. Powiem wam, że żeby rozwiązać ten problem, to trochę musiałem się napocić i to wcale nie było takie łatwe. Dobra, to tutaj możemy troszeczkę, bo tu chcemy jakoś domy postawiać. Także ten kawałek możemy zrąbać. Zobaczcie, jak musiałem się natrudzić. Bo tak, przyjeżdżał przynajmniej, no bo Len jeszcze chyba przyjeżdża, zresztą zaraz zobaczymy, ale przyjeżdżał jęczmień, którego mamy bardzo dużo w faktorii. Popatrzcie, zrobiłem tu blisko skład, zrobiłem spichlerz. W ogóle nie wiem, skąd w tym dużym spichlerzu tutaj są piwa, no bo jeżeli mamy jęczmień, który to jęczmień jest dostarczany tutaj do słodowni i tutaj mamy kolejne dwie słodownie, tak? Zobaczcie, wszędzie na fulla, żeby słód produkowali. No i słodownia robi nam ten słód. O, zobaczcie, no słód tutaj też przyjeżdża, bo też go zamawiałem, ale dużo jeszcze jest jęczmienia. Zobaczcie, ile mamy słodowni i wszędzie jest pusto, tego nie rozumiem. Skąd się tu bierze piwo, skoro ten słód jedzie tu? No chyba, że tutaj są magazyny gdzieś pełne. No jest też taka, moi drodzy, możliwość. Może, no widzicie, no i w karczmie piwa nie ma. No także jest to takie trochę dziwne dla mnie. Bo moim zdaniem, słuchajcie, błędu żadnego nie popełniłem. A no nie trybi coś tu, nie? Warsztat kacki, okej. Tak patrzę, bo ten spichlerz tutaj jest... Nie, jeszcze nie jest pełen. Zobaczcie, masa mąki w ogóle w spichlerzu, a chleba też nie mamy za dużo. Ale to też zmieniłem i parę... No mamy, zobaczcie, ile mamy mąki, 6000 mąki, przy czym... W jedzeniu tylko no niecałych tam 189 chlebów, także myślę, że gdzieś tu jeszcze jakieś piekarnie, tutaj chyba nawet zrobiłem dwie piekarnie, się dobrze mi wydaje, no. Dwie piekarnie tutaj są, trzy nawet, słuchajcie, dwa browary. No spoko, niech będzie, no na razie tutaj wiadomo. Tutaj na razie trzeba porąbać drewno, żeby to miało ręce i nogi. Niech ta posiaduje. O, już się buduje. Fajnie. Fajnie, że już się buduje. Także tutaj te wieżyczki się na razie budują. Niech tak będzie. Zobaczymy, może jeszcze jakąś faktorię się zrobi. A ta druga faktoria tu. Też jest, zobaczcie, prawie pozapełniane wszystko. Na razie handlujemy, no ale 2000 na koncie mamy, także jest ok. Niech Jukenlandia zarabia. I właśnie chyba trzeba się zastanowić, jak już ten kościółek tutaj... O, 18 kamienia. Dobra, to trzeba sobie kamień przysłać. Słuchajcie, jak ogarniemy temat tutaj
Otrzymaj jęczmień, wyślij kamień. Może tak zróbmy do szneli, wyślijmy kamienia troszkę. Wyślij kamień. Tutaj co mieliśmy wysłać? Jabłka, otrzymaj jagody, okej. Okay. Wyślij chleb, otrzymaj mięso. Dobrze, no, dobrze. To tutaj jakieś parę domów, nie? By trzeba w tym teraz, tej szneli wybudować. Tylko tak jakoś nam trochę tutaj ten obóz drwali. Nie po drodze nam z tym obozem drwali w tej chwili, widzowie. No ale to tak się liczyłem, że będziemy to później musieli poburzyć, nie? Jest oczywiste. Skontrolujmy tylko, żeby na pewno oni tutaj dobrze wszędzie rąbali. Tutaj jest też ta chata drwala, chociaż w szneli nie musimy się opał martwić, bo jak widzicie jest na ileś tam ładnych miesięcy, także to tutaj przy granicy niech te chaty drwala robią, bo tutaj oczywiście domy będziemy budowali przy granicy. Taki przynajmniej mam plan, a jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, dobrze, to co, tutaj parę domów, to wiecie co... Tutaj generalnie na razie dajemy tylko kury. Tutaj nie wiem, czy jakieś z jabłkami będę... No zobaczymy, jak kasa nam pozwoli, nie? W tej szneli. Bo nie wiem, czemu mi się nie przełącza to. O, teraz mi się przełączyło. Dobra, 6 mamy. Może być taki duży targ, bo to przy kościele nawet spoko. Tu nawet bym się zastanowił, czy nie zrobić jeszcze tak. Jakoś trochę zukęsa. Słuchajcie, może wtedy ten targ... O, byłaby prosto droga do kościoła, tutaj by były targi. I wtedy tutaj domy mogłyby z Ukensa iść. Tylko ten obóz drwali nam tutaj trochę tak średnio, bym powiedział, pasuje. Ale zobaczymy. Mieszkania... Tak, nie wiem, dotąd... Coś takiego. Dalej już bym raczej nie szedł, bo tam już później jest zwierzyna i ten... No i najwyżej kury, ale mogą być też mniejsze, mogą być... No, nie muszą być wielkie domy. Ja myślę, że można je, słuchajcie, tak wybudować trochę z ukosa. Tutaj damy dużo miejsca na targ, żeby też ten kościół, no jednak, był widoczny. Zobaczmy, czy ten kamień nam już dostarczyli. Jeszcze nie dostarczyli, nie mamy jeszcze kamienia. No to jeszcze trzeba trochę poczekać. Jak to z tymi polami? Teraz widzicie, tutaj będzie trzeba kontrolować. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tego... płodozmianu, ale wolę to robić ręcznie i już wam mówię dlaczego, bo też ktoś widziałem, pytał z was w komentarzach, dlaczego ja to robię ręcznie. Na razie len, bo len nam się przyda, a tutaj nam się jęczmień. Słuchajcie, robię to ręcznie, dlatego że jeżeli ustawiamy płodozmian, to troszkę gra się i tak laguje. Często te pola się lagują, dzieją się jakieś takie, dla mnie przynajmniej się działy dziwne rzeczy, więc wolę, jak widzicie, tutaj sobie to samemu pilnować i samemu ręcznie zmieniać, bo po prostu aż tak nie ufam grze. Tu na razie żyta nie dajemy, bo jak widzieliście, mąki mamy bardzo, bardzo dużo w Jukenlandii oczywiście, więc żyto nam nie jest potrzebne, ale jęczmień jak najbardziej na zapas myślę, żeby się przydał. Dobra, to tu też jeszcze parę domów się gdzieś postawi, tu jakieś gospodarstwo, czy dzisiaj też jakieś pola bym chciał tutaj podoczepiać, ale nie wiem, czy drugiego gospodarstwa, moi drodzy, nie wstawię gdzieś może tak tu, czy przy tym, no zobaczymy, jak ono będzie ogarniało. I tak jak mówiłem, raczej wiecie co, no to mi nic nie da, że to będzie za darmo, he. Ja to sobie chyba samemu, słuchajcie, będę chciał wybudować, tym bardziej, no tu nie mamy za dużego wyjścia. Bo tej drogi chyba nie jesteśmy, no właśnie, bo to jest jakiś trakt królewski, więc my nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, tego zburzyć. Więc jedyne, co możemy zrobić, to jakoś postarać się chociaż. Ile mi się uda tak postarać? No chyba mi się tak nie uda postarać. No kurde. Czekajcie, na raty. Łączyło się. To jedynie możemy spróbować to tak zrobić. Będzie tutaj, nie wiem, troszkę szersza droga. O, podwójna. I trochę przebudujemy ten trakt królewski. No już nie mamy, słuchajcie, wyjścia. Nie wiem, czy widzieliście, ale się parę razy
zrobi, to drogę też można nadbudować. No i spoko. No i ja myślę, że tutaj nawet można pomóc zakrętasowi trochę. Trochę tą drogę tutaj ulepszymy po naszemu, nie? Nie mówię, żeby to było jakoś ładnie, ale zobaczymy. Może tutaj jakiś właśnie spichlerz się przy tym wybuduje. Ja bym to najchętniej, słuchajcie, drogę puścił w ogóle tak. I mamy wyrównane. No dobra, no tu taki cycek będzie wystawał. No ale nic z nim nie możemy zrobić. Nie od nas jest to, słuchajcie, zależne. Nie wiem, czemu oni takie zakrętasowe drogi porobili. No ale jakby nie patrzeć, źle to nie wygląda. No. Można przesadzić. Dobra, to będziemy się z drogą szczypali. A tu najwyżej jeszcze droga pójdzie gdzieś tam. Także tutaj by pola mogły być, tutaj targ, ale faktycznie chyba mieszkania najpierw. Tutaj najpierw mieszkania, a za mieszkaniami pola. No bo jednak, żeby mieć tych rolników, no to jakby nie patrzeć, moi drodzy, musimy mieć... Jak to w ogóle wygląda z jedzeniem? No coś tam, jak widzicie, te jaja są. Więc tragedii nie ma. Nie chciałbym na razie nic innego dawać, co nam zabierze tutaj, słuchajcie... Nie chciałbym nic innego dawać, co by nam zabrało, nie? Tutaj... O, można, proszę bardzo. Rozbudowujemy kościół. I myślę, że karczmę też by trzeba postawić. A może tak gdzieś tutaj niedaleko kościoła tę karczmę, albo właśnie tu przy kościele? To by to rozgałęzienie wtedy miało sens. Ludzie by musieli iść najpierw do karczmy, a potem do kościoła, albo odwrotnie. W sumie nie byłby to taki aż głupi pomysł. Chociaż nie, znaczy ta karczma raczej tylko dla ich szczęścia, nie? Bo tutaj nie wiem, czy będziemy piwo produkowali. To ma być miejscowość stricte taka, bym powiedział, rolnicza, nie? Taka, gdzie głównie chcemy się na tych polach skupiać. To jest taki mój główny cel. I staram się to jakoś tutaj połączyć. No mamy, słuchajcie, pszenica, nie. Len nas interesuje, czyli więcej lnu tutaj nie mamy poza tym fragmentem. No to tu będą pola na len, okej. Tu pewnie będzie trzeba troszeczkę dosadzić drzew, żebyśmy czasem zwierzyny nie wypłoszyli, bo stąd bym nie chciał tego wypłoszyć. Wiem, że zwykłe złoże, znaczy w sensie tutaj, jeśli chodzi o zwierzynę, ono się przenosi i to nie ma problemu, natomiast nie wiem jak z tym królewskim, żeby się nie okazało, że wypłoszę i mi ta korona zniknie, nie? Jęczmień. O kurczę, tutaj zbudowałem chyba te składy z pichlerze, no to jęczmień tu by musiał być. I tutaj, no dobrze. No i żyto to tak ewentualnie, no to już można wszędzie. Czyli raczej tutaj się skupimy na jęczmieniu. Gitarka. Lnu tutaj, aha, tutaj jest. No zobaczymy. Zobaczymy, jakieś dziwadło z tego stworzymy. Na pewno, możecie być pewni, że coś stworzymy. Przy czym tu parę domków i tak małych bym wybudował. Ale może bez przybudówek już. Zobaczmy, czy tutaj nam się w Jukenlandii coś zadziało, moi drodzy. Tutaj też dom... O, tu się już ładnie rąbie, widzę. Tutaj mi też coś niecoś już wyrąbali. No to tu parę domków bym chciał, ale one będą takie, wiecie, też... Oj, tam trochę daleko idą ci drwale. Halo, halo, drodzy drwale, nie tak daleko. Bo powiem wam szczerze całkowicie, że... będzie się coś działo. No zbyt pięknie, moi drodzy, by było, żeby było... No idą rozbójnicy, a jakżeby inaczej? W którą stronę oni idą? Tutaj w stronę Sznelli, ale pytanie, czy oni przyjdą tu do Sznelli? Gdzie myśmy mogli się tu bić? No to i tak jesteśmy przy granicy najemnikami, więc można ich po prostu tu przenieść i dalej się nie martwić. No to zaraz zbiórkę będzie trzeba zrobić. Jukenlandii, moi drodzy. No, co to widzicie? To nie jest takie łatwe moje to życie, nie? Okej, tu parę domów tak czy siak, chociaż ja nie wiem, czy na końcówce jest sens. Może po prostu tylko gospodarstwo, bo te domy chciałem tu i nawet bym się za nie, słuchajcie, zaraz wziął, tak może od kościoła, taką równoległą i tutaj domki w tę stronę budowane. No tu jeszcze parę, ale ten obóz drwali znowu nam przeszkadza. Także ten obóz drwali jak najszybciej będzie trzeba też przenieść. Ale musi oczywiście swoją robotę wykonać. No tutaj, aha, bo tu są tylko jagody, więc tak jakbym się uparł. A jak tutaj wygląda, słuchajcie, z żyznością? Len, o, widzowie, ale fajnie. To tak będą według planu przy kościele będą, słuchajcie, pola na len. Dobrze,
Także Len jest nam koniecznie mile widziany. Dobrze, to tutaj się przenosimy z polami. Czyli no tu parę domków wybuduje się, nic nie stanie, a tu zobaczymy, jak to ogarniemy. Tu będą pola z lnem, czyli dobrze tutaj ten teren troszeczkę wyburzyłem. Dobrze, powiedzmy teraz tak, gdzie idą przeciwnicy i 18 ich idzie. Ile my tutaj mamy tych naszych? Czy sens jest naszych wyciągać? 32, 36, czy do których my tu mamy? Tu mamy tych tarczowników jednych. Drugich tarczowników. Pytanie, czy oni dadzą radę, nie? O, co ja robię? Kurde. I łucznicy są. Pum, 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 pum. No nie jestem do końca, słuchajcie, przekonany, czy to... Ale dobra, są najemnicy. Jak się pojawi problem, będziemy się martwić. Ewentualnie świtę, która jest bardzo powolna. Nie będziemy się, słuchajcie, szczypali jakimiś tam barbarzyńcami. Jak ich jest tylko 4 razy 18, a nas jest... Tutaj jest 36, tutaj jest 32, tu jest 15. Nawet jak pomogą ci łucznicy, to myślę, że damy radę. Pójdziemy troszkę na hardcore. Albo wyciągniemy dosłownie jedną jednostkę. Dobra, oni idą tak bardziej tutaj. Żeby się nie okazało, że no to tu byśmy musieli bitwę raczej stoczyć, żeby nam nie wleźli gdzieś bokiem, nie? Słuchajcie, moi drodzy. Zobaczymy, jak oni pójdą. Dobra, wiecie co? Jedną jednostkę, słuchajcie, myślę, że... Jedną jednostkę. A można zrobić zbiórkę na innym terytorium? Można. Dobra, zrobimy sobie. Zobaczymy, jak to działa. Łuczników nie wyciągamy, ale wyciągniemy. No świty nie, bo świta jest tak spowolniona, że... No to widzowie, widzicie, to widzicie. Chcieliśmy akcję, to mamy akcję. Dobra. Dobra. No kościół sobie stoi oczywiście dupą do ludzi, a budowałem go w drugą stronę, no ale to już nieważne. Mniejsza o to, jest na końcówce. I tutaj faktycznie coś z polami można pomyśleć. Czyli tu jeszcze ewentualnie domki. Jakoś to ogarniemy. Jakoś to, moi drodzy, ogarniemy. Będzie to wszystko dobrze zrobione. Będzie pan zadowolony, nie? Jak to mówili. Zobaczymy, to już sobie zaplanujemy, ta górka będzie wykorzystana właśnie na pola, no tylko no niestety, no musimy te kłody troszkę tutaj. Ale że w szneli, słuchajcie, mamy 123 osoby, nie? 33 rodziny z przydziałem, 8 bez przydziału. No to jeśli tutaj w szneli mamy bez przydziału, to a oni nie będą walczyć, to myślę, że słuchajcie, można śmiało na razie w szneli troszkę ich tutaj... Duży spichlerz, bo oni tutaj, nie wiem, chyba nic nie budują, a niech robią pracę na polu, bo zaraz te pola będziemy też musieli dalej rozwijać. Tylko jeśli miałoby być kolejne gospodarstwo, to wtedy bym chyba tutaj koło chaty Drwala je wybudował i tutaj zrobił te pola. Czyli trochę by plan się zmienił, czyli tu by jednak szły pola, a nie mieszkania. No zobaczymy. Gdzie idą ci nasi szkodnicy? No idą cały czas, tak trochę skręcają, nie? Wiecie co? Żeby się nie okazało, że bez biegu, żeby się nie okazało, że będzie problem, musimy niestety się troszkę przetransportować, bo będzie problem. No a czemu oni stoją? Co to się tu dzieje? Aha, bo się jeszcze nie zebrali. Dobra, bo oni tu zbiórkę mają dopiero. Okej. Dobra, bo oni tutaj mają zbiórkę. Okej, okay, no nie mamy wyjścia, słuchajcie, musimy się przenieść troszkę dalej, bo to się może nam źle skończyć. Po co ryzykować? Zrobimy bitwę na otwartej przestrzeni, do niej się już przygotujemy lekko. A już wam mówię, jak się przygotujemy. Najpierw pójdą tarczownicy. Tak, dobra, możemy się tu ustawić. Będą oni z górki biegli, to mamy trochę gorzej. Byśmy oni wyszli z górki, ale z drugiej strony to nie oni będą do nas strzelać. No zobaczymy. Ustawmy się. Tutaj z tarczownikami. Jako pierwszy rząd.
tych rozbójników na nich tam puścimy porozpraszanych. Tych naszych tutaj do ochrony ewentualnie, bo nie chcemy naszych żołnierzy tracić, po to mamy, słuchajcie, najemników, także tak, no i wtedy spróbujmy zrobić atak boczny 1. Bo tutaj nawet, o. Kurde, ciągle mnie ci barbarzyńcy atakują. Znaczy, mógł oczywiście iść tutaj im naprzód i tu bym ich z górki postrzelał, ale spokojnie, niech się wymęczą, muszą górkę pokonać. Tu ich przywitamy. Myślę, że będzie gites. Dobra, to tak, tych troszeczkę by trzeba przesunąć moim zdaniem, jednak na jeden rządek. Tych też troszeczkę byśmy musieli przesunąć, tylko czemu oni biegają? Oni nie mają biegać. Być jako natarcie, wszystko. Bez żadnego biegania, dobrze. To teraz, jak oni są zabezpieczeni... Tu postawimy łuczników w dwóch rzędach. To tych musimy mocniej przesunąć tu. Tutaj też łuczników w dwóch rzędach. To bez biegania mi tu. To wtedy tych możemy dać bardziej tu. No i zobaczymy, moi drodzy, co to z tego wyjdzie. Znaczy, co wyjdzie? No wygramy, nie? Co ma, słuchajcie, wyjść? No oczywiście, że wygramy, no. My mamy nie wygrać. No tak trochę idą bardziej tam, na prawo, nie? Ale my tam się nie będziemy przejmowali. Może nawet lepiej, bo bardziej równy teren. Ale dobra, to oni mają do nas iść, a nie my do nich. Słuchajcie, no to dobra, no to przesuwamy trochę ekipę. Przesuwamy troszkę ekipę. W takim razie. Bez biegania mi tu, bo się wymęczycie i tyle będzie. O. Tak będzie dobrze, moi drodzy. No co my się będziemy tutaj szczypać, przejmować? My Jukenianie. Jukenianie? Nie wiem, jakkolwiek to zwał. No Jukenianie chyba by tak to lepiej brzmiało, nie? My Jukenianie. Dobra, jakby zmienili kierunek, to tutaj jesteśmy też. Jak najbardziej, ale mamy taką ekipę, ludzie, kochani. My tu mamy taką ekipę. Oni nawet kierunek zmienią. Jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, aha, bo łuczników naszych nie braliśmy, dobra. No, troszkę zmienili kierunek. Dobra, możemy przyspieszyć, zobaczyć jak będą biegli. Jednak zmienili kierunek, kurde. Ale dobra, oni się mają wymęczyć. Słuchajcie, my tu i tak damy radę. My tu i tak damy radę. My zawsze dajemy radę. Dobra, łuczników w takim razie przesuwamy. Tarczowników też przesuwamy. Tych to w ogóle rozstawimy tak, o. No, teraz ich nie widać, ukryli się w lesie. Dobra, idą tu. Czyli prosto na nas idą. No i dobrze, no i elegancko. No i elegancko. Utrzymanie pozycji macie mieć. Macie mieć wszyscy utrzymanie pozycji. I oczywiście łucznicy muszą mieć natarcie. Tutaj też ma być natarcie. Atakować z pełną siłą. Nie wiem, natarcie mi się sprawdza zazwyczaj, moi drodzy. Znaczy nie, no to tam jest nie do przegrania, no jak gorzej, jakby ten władca na nas szedł. Dobra, idą. Wyszli. No to niech teraz lecą, niech się produkują.
No i ucznicy już się wzięli za robotę. A tylko dwóch uczników mamy? Wydawało mi się, że trzech jest. Gdzie są trzeci? A tu są. A to dobrze, 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 bo tu idą następni, więc... No, no i rozbicie wpływów. No i widzicie, bułka z masłem. Tyle razy, słuchajcie, po dupie już dostałem, że... Tyle razy, słuchajcie, dostałem po dupie, że teraz to już jest dla mnie bułka z masłem. Ale tutaj to ładnie wygląda. Patrzcie, jak ich tam tłuką. I te strzały. No i co? Wszyscy rozbójnicy rozwaleni, tak? A ci moi jeszcze w nich nawalają. Widzicie? Moi jeszcze w nich nawalają, słuchajcie. No dobra, no... A co, tu jeszcze ktoś gdzieś jest? Łe, tu się jeszcze coś dzieje. Zaatakowali mi łuczników. Ale łucznicy... Nie. Nie, no chyba wygraliśmy. A, dobra, bo to oni jeszcze w nich nawalają. Czy co, wszystkich rozwalili, tak? Chyba tak. Dobra, tutaj trupy mogą sobie leżeć. To jest daleko. Dobra, więc z powrotem. Ci z powrotem. Ale my ich tu mamy teraz, ładnie. Dobra. Tylko pamiętajcie, zawsze ważne taki protip, nie? Najpierw musicie mieć swoje jednostki stworzone, a później dopiero wynajmować najemników. No ale zobaczcie, my mamy w skarbcu tak naprawdę już 16 tysięcy kasy. No to co ja będę sobie żałował, nie? No powiedzcie sami, no co ja będę sobie żałował? Mam tych najemników już jakby tak na stałe, nie? I sobie nie żałuję. Dobra, coś wolno tutaj tej Jukenlandii ten kościół budują, zauważyłem. No dobrze, dobrze, dobrze. A jak tam tutaj u mnie? A Hacjendę już mi wybudowali. To ogrodzenie by można zrobić. Tylko nie wiem, jak będę ogradzał. Nie chciałbym tutaj tej drogi w to mieszać. Na razie niech tak sobie będzie Hacjenda. A co ja muszę mieć posiadłość odgrodzoną? Na razie poczekamy. Dobrze. Na razie poczekamy. Niech się też coś tutaj zadzieje. 26 rodzin bez przydziału. No to wypadałoby jakiś przydział im tu, słuchajcie, załatwić. Ale jak widzicie, wszędzie mamy na fulla wszystko. I dlatego ubolewam, że z Jukenlandii nie można coś tutaj zadziałać. Inaczej i dalej. Nawet w gospodarstwie jakieś tam rodziny mamy. Bez sensu zupełnie. Ale my tu i tak się musimy skupić na Schnelli. A jak to jest na Schnelli? Dwie rodziny tylko są bez przydziału. No ja sobie, jak widzicie, znowu to przeglądam. Widzę, co będzie tutaj, ile procent i te 40, takie tam 35 to jest dla mnie akceptowalne. No widzicie, wszędzie jest 36, coś takiego, no to jest jeszcze spoko, nie? Ale wszystko poniżej tego, no to już jest dla mnie nieakceptowalne. No dobra, no to musimy się za te pola wziąć. To była mowa, że tutaj gdzieś je chcemy zrobić. Ale nie wiem, czy ja bym prędzej też, powiem wam szczerze, nie wyrąbał bardziej tego drewna. Dobra, a ci co? Ci mają tu przyjść i zrobimy rozwiązanie. Ci tak samo mają tu przyjść. I ci też. A to ja wziąłem uczników? Nie, nie wziąłem. To są tarczowi jacyś. Dobra. No, chociaż ekipa słabnie, nie? Bo tych najemników też trochę ubyło. Chociaż tutaj tak naprawdę nam tylko czterech. Tutaj ubyło nam ośmiu. No i tutaj sześciu, czyli no coś tam nam ubyło, no nie powiem, że nie, coś tam nam ubyło. No dobra, damy radę, słuchajcie, silni ludzie jesteśmy. Tutaj trzeba tą górkę ładnie wyrąbać tak do goła. Jeszcze raz sobie zobaczmy, o, żebym teraz widział z tą granicą, jak śnieg pada, niestety widoczność jest słaba. Więc jeszcze raz, Len, no praktycznie akurat do granicy... Jest ok, tutaj pola z lnem mogłyby sobie być i byłoby spoko, len, żeby ubrania były, ale jeszcze gdzieś mi jęczmień się. Czyli len trochę, nie, no len jest najważniejszy w tej chwili, bo musimy mieć tkaninę, także tutaj chyba damy len. Zobaczymy co dalej. Tutaj gdzieś widziałem też, ten skład się zapełnił, jak widzicie.
Spichlerz nie, też się zapełnił. Także mamy i spichlerz pełen, i skład. Także tutaj tych składów będzie trochę trzeba, moi drodzy, pobudować. A może na chwilę weźmy ich. Tutaj nie za bardzo jest jak. Zobaczymy. Aha, bo ja te kamienie cały czas przywożę. Czekajcie, bo żebym z Jukenlandii mi zaraz kamienia nie zabrakło. To może nie wyślij teraz kamienia, a wyślij, no co on by mi tu, co by tu mógł wysłać im? Może trochę dachówek, może, no nie wiem, co by tu można wysłać. Opał tak średnio z Jukenlandii. A może po prostu piwo albo chleb, bo tego mamy dosyć sporo. No piwa za dużo nie mamy, butów mamy dużo, to można zrobić buty. Nie wiem w sumie po co to wysyłamy, ale zobaczymy. A tutaj, aha, tu były buty, dobra. A tutaj zamiast kamienia, no to ja nie wiem, co byśmy mogli wysłać. Dachówki na przykład. Albo coś z jedzenia byśmy. Jabłka, o, jabłka. Jabłek mamy sporo. Dobra, ci tutaj doszli, to można ich, moi drodzy. O! Nie. A nie, dobrze, bo już się wystraszyłem, słuchajcie, że zrobiłem usunięcie jednostki. A ja zrobiłem rozwiązanie, więc git, dobrze zrobiłem. Się wystraszyłem, że słuchajcie, zrobiłem usunięcie jednostki, a na szczęście nie. Na szczęście nie. To tu ich może wyślijmy na teren. Dobra, już miałem taką skizę chwilową. Zrobiłbym, słuchajcie, usunięcie jednostki, to już bym jej nie odzyskał, nie? W sensie, że, bo tu mamy limit tych jednostek. Więc tu trzeba bardzo też uważać. Dobra, te tutaj, słuchajcie, ciała tych rozbójników to się porozpuszczają, słuchajcie, pogniją w śniegu. Nie ma problemu. No tutaj z pewnością bym chciał trochę drzew posadzić w tym obszarze. Chociaż ja te jagody bym spróbował, słuchajcie, przenieść i zobaczyć, czy da się tak zrobić, że jak wytnę drzewa, to no tak by mi bardziej to odpowiadało, jakby tak się dało. Wtedy tutaj domy też by jakieś można. Zobaczymy. Zobaczymy. Tu w ogóle, jak widzicie, coś nie do końca nam trybi z drogami. No to tak wszystko jest taka amatorka, prowizorka, nie? Słuchajcie, mamy samą amatorkę, prowizorkę. Tak chyba miałoby by lecieć. Tu jest jakaś granica też. Wszystko jest taką amatorką, prowizorką, bym powiedział. Dopiero będziemy... Nie wiem jeszcze, co tu będziemy na tej części Jukenlandii tworzyć. Na pewno chciałbym jeszcze w tym odcinku jakieś, moi drodzy, domy wybudować. Natomiast chyba wiecie co? Myślę, że domy będzie... O, wiem, co zrobimy. To tak, chata drwala. Niech jeszcze coś, niecoś tutaj zrobię, tak? I wiecie, co zrobimy? Wybudujemy tu parę domów, owszem. W Jukenlandii, żeby nam się ludzie mogli wprowadzać. Wybudujemy, załóżmy, odtąd dotąd. Takie nie za duże, bo może nie wiem, czy tam kury się da na przykład, czy owce. Zastanowię się, więc nie jakieś tam super wielkie i za tym już będzie sobie legalnie las. No, to ewentualnie tu jeszcze jakąś drogę się może puścić. Jak to mi wyrąbią, to też. No... No spoko, a z drugiej strony się zastanowimy z tymi jabłonkami, czy czasem ich nie kontynuować. No dużo, jak widzicie, jest tu zawsze takich rozkmin, co, jak, gdzie, na co, po co, do czego. No tutaj tą drogę to chyba faktycznie by, myślę, w tej sytuacji, słuchajcie, moi drodzy, dobrze by było, wiecie co, jakoś tak... O, będzie skrót, no ma być skrót, dlaczego miałby nie być skrót? I ewentualnie za domami... Bo to nie przeszkadza zwierzynie dzikiej. O, taki niech sobie jakiś tam dziwny idzie. Z zakrętasem albo nawet coś takiego. O, pewnie, moi drodzy, pewnie, że tak. Tutaj są te wszystkie składy, to wszystko, więc... nawet bym był za tym, żeby... A właśnie, bo jeszcze dawno jakichś zwierząt gospodarskich nie kupowaliśmy. One też by nam się przydały. Ale to zobaczymy. Tu pewnie znowu będziemy musieli się z targiem męczyć. Jak zawsze, norma. Tutaj to się zastanowimy, chyba też domy, ta chata drwala to też wiecie w nieskończoność, no nie będzie tutaj przecież stała, z czasem będzie trzeba przecież te chaty drwala
oburzyć, ale właśnie musimy się też zastanowić, moi drodzy. To jest taka podstawowa teraz będzie rozkmina. Będzie się trzeba zastanowić tej całej Jukenlandii. Jak to, moi drodzy, ogarnąć z lotu ptaka bardziej. Obiecałem wam więcej takich widoków z lotu ptaka. Będzie trzeba, słuchajcie, się trzeba zastanowić, nie? Jak to ogarnąć, czy zrobić jakąś taką miejscówkę, w której byśmy... W której byśmy, słuchajcie, ewidentnie... O, może jeszcze mi się uda wyczyścić te krzaki tu. Nie chcę krzaków. Zapomniałem. Taką miejscówkę, w której byśmy chaty drwala postawili, żebyśmy sadzili drzewa. Bo oczywiście ja te drzewa tutaj sadziłem, słuchajcie, i sadziłem oczywiście tutaj, gdzie jest ta zwierzyna, żeby ona miała tam naprawdę gęsto. I jak widzicie, no fajnie mi to wyszło. A ci i tak łażą zamiast po ścieżce, nie wiem, zobaczcie, mają ścieżkę, to idą, kurde, po śniegu, nie? Patrzcie, tu gagatek sobie idzie na skróty. Tak chodzą. Tu mamy te pasieki, które w sumie nie dają miodu, więc niestety miód dlatego sprowadzamy. Niespełnione wymagania. Chleba im brakuje, słuchajcie. To mnie ciekawi, jak to jest możliwe, że im chleba brakuje, skoro młyn cały czas chodzi. Mąki mamy od groma i trochę. Są te piekarnie przecież tu w domach. No tutaj była może jedna, tam są dalej, słuchajcie, piekarnie. Aha, bo tutaj... Tutaj też drzewa robiłem? Chyba nie, tutaj były... Marchewki, aha, okej, moi drodzy, tutaj daliśmy marchewki. Luzik. Nie, no do trzeciej na razie nie będziemy robili pozycji. Tutaj jest karczma, w której znając życie nie ma za dużo piwa i tego też nie rozumiem, jak to z tym piwem działa. Może teraz trzeba do karczmy dać 3 rodziny, żeby... Karczmę sobie życzy. Może tak. W sumie w Jukenlandii, po prawdzie, moi drodzy, dawno nie budowaliśmy też żadnego targu. Wiecie co? Może tak dziwny to będzie kształt, ale... Zero? Nie chcę zero. Nie, tutaj raczej przy karczmie nie zrobimy. Tu może targ jakiś, co? To się da tutaj, czy się nie da? Czy już był targ? Nie, nie było targu. Wiecie co, dajmy sobie faktycznie ten targ też tu. Ile straganów? 7. Dziwnie porozstawiane, ale dobra. Niech będzie, to tam niech będzie targ. No i tu dalej by trzeba też z targiem jakoś pewnie ruszyć, żeby... Żeby też te domy jakoś awansować, ale to nie będzie takie proste, moi drodzy. To nie będzie takie proste wszystko. Może tu przy kościele? Nie wiem, jakoś dziwnie mi się, słuchajcie, teraz tak patrzę, nie? To strasznie, słuchajcie, dziwnie mi się te targi pobudowały. Nie wiem, czy ja to robiłem świadomie. 0 straganów. A tu? No powiem wam, że jestem zaskoczony, nie? Jestem zaskoczony, co ja tutaj porobiłem mądrego. No, tu się nie da z jakichś względów. Coś tu już jest chyba, kurde. Nie wiem. Nie wiem, coś popsułem, słuchajcie. No ale dobra. No chyba tutaj droga musi być chyba do tego targu. Tak z tego, co widzę. Tak jest. A może ta droga, słuchajcie, coś zmieni, bo może oni tam nie mają dostępu. A co, jak zrobimy drogę, to nagle będą mieli dostęp? Serio? Ja nie wierzę w to, nie? Że jak nagle zrobimy drogę, to będą mieli dostęp. No ale dobra, spróbujmy. No to spróbujmy. A, i tutaj jest tak. No dobra. Przekonamy się, słuchajcie. Te targi też czasami dziwnie działają, tak wam powiem szczerze. Mam być tak całkowicie szczery. O. Jeżeli to coś zmieni i tu będzie można ulepszyć te chaty, to czemu nie? Bo tych na razie nie możemy ulepszyć, jak widzicie. Także tutaj też coś będę musiał wykombinować. No jeżeli z dwa domy się wyburzy, się jakiś kawałek targu zrobi. Ale zobaczymy, to nie jest rzecz tam na tyle istotna. Dobra, moi drodzy, bo odcinek tam się zbliża już prawie do godziny, także troszeczkę czasu zleciało. Walkę przeprowadziliśmy, no jak widzicie, oczywiście skuteczną i wygraną. No będziemy dążyli do tego,
aby, myślę, że w następnym odcinku, ja tutaj jeszcze chwilkę posiedzę i po prostu nie będę nic kreatywnego robił, ale gdyby czasem znowu ktoś mnie napadał, to zobaczycie to. Natomiast chcę to drzewo wyrąbać, także to troszeczkę trzeba czasu puścić, żeby mogło to się tutaj zadziać. Z tego, co widzę, to rodzin mamy idealnie tyle tutaj, ile domków, więc tu bym musiał czym prędzej też, słuchajcie, domy jakieś wybudować, bo skoro nie mogę ich ulepszyć, to wypadało, no widzicie, nie można ulepszyć. To wypadałoby, no szkoda, że nie można. To wypadałoby coś chociaż domków dobudować, ale tutaj no póki co nie dobudujemy domków. Muszę to przemyśleć, to będę myślał już w następnym odcinku. Zobaczmy, jeżeli nam się komunikat pojawił. Właśnie jakaś kampania najemników nam się, słuchajcie, zwolniła, albo zabiła, albo nie wiem co. Zielone peleryny. Dobrze, najmujemy, słuchajcie. Najmujemy, bo z tego co widzę, nam spierdzielili jacyś najemnicy. Także jeżeli to tak jest, to oczywiście, że ściągamy. Aha, i tych mieliśmy, słuchajcie, moi drodzy, rozwiązać. Niech idą do swoich obowiązków. A tu są zielone peleryny, tak? Dobra, o zielone peleryny tutaj przyślemy, niech tu stoją. Mogą biegiem, szybko się i tak później zregenerują. Na razie się walka nie szykuje. Czy tu jakieś minusy łapiemy? Nie łapiemy. No zdziwiłbym się, jakbyśmy łapali za zwłoki minusy. No dobra, czyli ja muszę po prostu, słuchajcie, porąbać trochę tego drewna i wtedy będzie mi łatwiej wymyślić jakiś pomysł, jak z tymi polami to ogarnąć. Chciałbym, żeby tu było dużo pól, żeby te rodziny oczywiście były zaangażowane jak najbardziej w to wszystko. Tutaj może na razie przez zimę jedną rodzinę zostawimy. Żeby te rodziny tutaj też były w to wszystko na maksa zaangażowane i zobaczymy. Ale w tej Jukenlandii, jak widzicie, trochę nam aprobata spada. No, będzie trzeba to ewidentnie ponadrabiać. Będzie coś tu trzeba im jakiejś atrakcji dać więcej, jakiś targ. Może być tak, że jak tutaj jakoś bym coś ogarnął. Szkoda, że tak jakby, no jest to dosyć blisko, nie? No według mnie tutaj, no to praktycznie mają zasięg, no bo zobaczcie stąd. No mają zasięg, tu jest targ, no i to jest trochę suchar, że to tak, wiecie, się nie kwalifikuje. No ale zobaczymy, coś tam się wymyśli. Coś tam się wymyśli. Tutaj mówię, kościół będzie domami obudowany z każdej możliwej strony, bo raczej go nie będziemy przesuwali. Chata obóz drwali. Nie wiem, jak ich tu puścić. Może teraz ich puścimy w tę stronę bardziej. Na chwilę. A tutaj to już nie wiem. Zobaczymy. Fajnie, że te wieże są, także będziemy mogli się zawsze bronić. No dobra, to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję ci, drogi widzu, że jesteś, dziękuję ci za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo coś te zasięgi ostatnio niestety kuleją, a jest mi to bardzo potrzebne, także bardzo ciebie gorąco serdecznie proszę. Z góry oczywiście dziękuję za komentarz i łapkę w górę, jak dotrwałeś do tego momentu. Także trzymaj się, cześć!